i moi kochani, witam Was bardzo serdecznie z rozdanym trochę włosem, z niepełnym makijażem. Dzisiaj tak wyskoczyłam do miasta. Poszłam, żeby wymienić parę rzeczy z moich zakupów primarkowych. A właściwie poszłam, żeby je zwrócić. Okazało się, że wymieniłam raczej niż zwróciłam. Znaczy mniej więcej chyba jeszcze trochę pieniędzy mi zostało z tego zwrotu, z tej wymiany. Więc pokażę Wam, co kupiłam. Byłam oczywiście kilka rzeczy kupiłam w Primarku. Nie dużo, ale kilka. A pozostałe, które mam, no to są z różnych sklepów, ale głównie z H&M i z Teichmanna. Także pozwólcie, że pokażę Wam, co mi się udało zdobyć. Okej, kochani, wyjęłam już sobie wszystko, bo tutaj miałam wszystko w dużej reklamówce, żeby nie szeleścić i co chwilę się nie schylać po to. Więc pokażę Wam najpierw te rzeczy, które kupiłam w Primarku. I kupiłam sobie zestaw trzech rajstop. To są setki. Setki, czyli to jest grubość rajstop, czyli 100... to jest splot chyba, tak? Nie wiem, gęstość splotu czy coś takiego. Także to są te bardzo, 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 bardzo grube. Ja je bardzo lubię na zimę. I nie wiem, czy... Nie pamiętam, bo ja w zeszłym roku też sobie kupiłam taki trzypak. I pasowały mi idealnie, ale nie pamiętałam, w jakim były rozmiarze. A rozmiarów też za bardzo w Primarku nie było. Było bardzo dużo elek, czyli large. Ale mnie się wydaje, że ja kupiłam sobie M-ki w zeszłym roku. Nie wiem, nie wiem. Może się mylę i może były S-ki. No tym razem kupiłam S-ki, bo M-ek nie było. Były tylko S-ki albo L-ki, więc kupiłam S-ki. Tutaj zgodnie z ich tutaj wymiarami to powinnam się zmieścić, bo jako wzrost tutaj jest podane 5 stóp 2 cale, a ja tyle akurat mam. No 5, prawie 5,3, tak, to tak wiecie. Także mam nadzieję, że one mi na długość się zmieszczą, dlatego mi się wydaje, że ja miałam M-ki ostatnim razem, ale zobaczymy. No i teoretycznie powinnam się w nie zmieścić, ponieważ one aż mają być do rozmiaru, już Wam mówię, 39 cali, czyli aż do rozmiaru 99 wszerz w biodrach, także spokojnie, powinnam się zmieścić. Aż taka wielka to nie jestem. Także no zobaczymy. SK, trzy pary, to są trzy pary i one kosztują 5 funtów. To są najtańsze rajstopy i chyba najlepsze rajstopy tak naprawdę, bo kupiłam sobie w zeszłym roku też parę z Sainsbury'ego, ale one tak trochę, nie wiem, takie w dotyku trochę inne były, takie dziwne. Więc ja preferuję te primarkowe, czyli 5 funtów za 3 pary rajstop, super. Starczą mi na całą zimę, mam nadzieję. Kupiłam też sobie kapciuchy, bo noszę teraz takie te, o, wiecie, takie te jeszcze letnie, a już zaczyna się robić chłodno i zwłaszcza wieczorem, jak już jestem po kąpieli czy tam po prysznicu i nie mam skarpetek na stopach, no to w paluchy zimno, więc kupiłam sobie takie. Kupiłam myszkę Miki, nie ze względu na to, że strasznie mi się podobała, ale ze względu na to, że to były jedyne laczki, które nie miały tego tutaj futerka, a ja nie lubię futerka w środku. Nie lubię, bo po prostu, nie wiem, łaskocze mnie w stopy, dziwna jestem. Ale wolę takie zwyczajne, takie po prostu, które mają materiał. Więc kupiłam sobie z myszką Miki. Takie trochę dziecięce, bardziej by pasowały na jakąś nastolatkę. No ale, no nie było innych, po prostu nie było innych. Wszystkie były, tak jak mówię, z puszkami. Także 6 funtów mnie one kosztowały. Trochę dużo, te zwykłe chyba kosztują 4. No ale, przeżyjemy. Dalej kupiłam, chociaż mówiłam, że już nie będę kupować czarnych rzeczy, ale kupiłam sobie taki czarny sweterek, to jest z tych takich rozciągliwych, z tych takich bardzo, wiecie, w zeszłym roku widzieliście u mnie te takie z tym takim półgolfem, ze stójką może, o tak. Ten stójki nie ma, ten ma, pewnie nie widać, bo jest czarny, ale ma dekolt w serek, czyli w szpic, czy jakkolwiek, no kurczę. Fajne są te kolczyki, ale tutaj czuję, że mi się haczą o, po prostu jakbym miała taką bluzkę, która jest bardziej śliska, to pewnie by mi się nie haczyły, a tutaj jest taka
trochę i się haczą. W każdym razie, wracając. Wzięłam M-kę, bo ja lubię, jak one są takie trochę, wiecie, one są bardzo rozciągliwe, ale ja wolę, jak one są takie nieco bardziej obszerne, takie mniej przylegające, może w ten sposób. A poza tym, jeżeli one są podobne do tych ze stójką, no to te ze stójką po kilku praniach się po prostu tak jakby delikatnie wstępują. Także zawsze wolę wziąć rozmiar większy, dlatego MK. 6 funtów kosztował ten sweterek. I kupiłam sobie piżamę, którą właściwie miałam już w ręku inny zestaw. To jest zestaw, to jest cała piżama, góra i spodnie. Primark ma taką bardzo cienką wersję takich polarowych piżam, ale to jest naprawdę taki trochę innego rodzaju materiał. To nie jest polar, ale one są z takim delikatnym meszkiem na górze, a w środku tego meszku nie mają, więc one mi tak jakby trochę no, lepiej odpowiadają, bo ja nie lubię grubych piżam, ja po prostu nie umiem spać w grubych piżamach. Ja wolę sobie na przykład narzucić na kołdrę koc, jak jest taka super zimna noc, a mieć na przykład bawełnianą piżamę na sobie, niż takie te, nie wiem, no nie wiem, po prostu niewygodnie mi się w nich śpi. Nie to, że one są niemiłe, bo są bardzo miłe, one są bardzo miękkie, ale jakoś tak one powodują u mnie niestety, ale większą potliwość. Więc no niewygodnie mi się w nich śpi, po prostu. Ja wolę, jak jest materiał przewiewny i takie o puchate takie rzeczy, to owszem, do noszenia tak po domu, to tak, jak najbardziej, ale po prostu spać w takim czymś, no nie potrafię, jest mi po prostu za ciepło. I tamte, pomyślałam sobie, że tamte po prostu one są tak cieniutkie, ten materiał jest tak cieniuteńki, że pewnie byłoby ok. I już tamtą miałam w ręku, ale poszłam do drugiego stołu i zobaczyłam te. Ja nie wiem dokładnie, jaki to, co, z czego to jest. Jak dla mnie, no to pewnie jest, znaczy tak czuć w ręku, jakby to była bawełna z domieszką czegoś tam. No tak czuć, natomiast no tutaj ani na tym, wiecie, bileciku z ceną, ani tutaj nigdzie tak na opakowaniu nie jest napisane. Jest tylko napisane, że wyprodukowano przy użyciu materiałów z recyklingu. To tyle. No, ale tak jak mówię, no mam nadzieję, że tu jest tam jakaś bawełna z czymś. Próbuję się tutaj dostać do czegokolwiek. O, tutaj jest metka. I już Wam zaraz powiem, co to tutaj jest. Czy się pomyliłam bardzo? Pomyliłam się bardzo. Nie ma bawełny. 64% poliester, 35% wiskozy i 1% elastanu. Także... Ale... mimo, że nie jest... znaczy tak, ja z wiskozą nie mam problemu, absolutnie. Dość lubię wiskozę, bo ona jest dość przewiewna i ten materiał jest taki, nie wiem, czy Wy to będziecie widzieli, on jest taki jakby troszeczkę coś a la tkany, nie wiem, jakby to nazwać. No ona nie jest, ona jest w dotyku bardzo miękka, bardzo fajna, rozciągliwa. No mam nadzieję, że będzie się mi dobrze w niej spało. To jest... ona się nazywa Super Soft Waffle Pyjamas. I to jest taki, po prostu chodzi o to, że ten wzór jest w taką kratkę, taki ala waflowy wzór, o może tak. Ja wzięłam swoją w rozmiarze S, ponieważ to był najmniejszy rozmiar na stole, tak naprawdę. Kosztowała 12 funtów, ale ja i tak w S-eczki się mieszczę. To tyle, jeśli chodzi o Primark i wymianę. Także jeszcze coś mi tam zostało, więc postanowiłam pójść i resztę wydać w H&M-ie. Tak, w sumie to tak na tyle wyszło. Szukałam czapki, w sumie jednej, a znalazłam taki dwupak. Takie właśnie smerfetki, o których Wam opowiadałam, czyli takie trykotowe czapeczki. Teraz jeszcze nie jest aż tak zimno, a wiem, że młody bardzo dużo w szkole biega generalnie i takie trykotowe lepiej mu służą po prostu niż taką. Zresztą widzieliście, z Primarka kupiłam mu taką na chłodniejsze dni, taką bardziej ciepłą, a potrzebowałam takiego po prostu cieńszego wariantu. Były tylko takie w dwupakach, więc kupiłam
takie w dwupakach. Jedna jest zwykła, granatowa, bez praktycznie niczego. A druga jest taka popielata w brązowo-granatowe paseczki. Tutaj ma jakiś taki tam przyszyty jakiś tam emblemat Custom New York Supply. Także ten dwupak kosztował 7,99, czyli 8 funtów. To nie jest najgorzej, 4 funty za jedną czapkę. Mogą być taniej, no ale wiecie, jest jak jest. Dalej, kochani, para spodni. Kupiłam mu parę takich jeansów, ale to są takie, to są niby jeansy, ale niby takie joggersy, bo to są takie, o, bardzo rozciągliwe, bardzo, bardzo, bardzo miękkie. Czyli to nie jest taki sztywny materiał, a ja wiem, że młody nie lubi takich sztywnych jeansów, po prostu nie jest mu niewygodnie. Więc jak znalazłam ten, no to byłam w miarę zadowolona. Mniej z ceny, bo kosztowało 14,99, także cena jak za takie małe spodnie, no raczej dość spora. Ale zobaczymy, jak mu będą leżały, jak nie będą mu dobrze leżały, no to zabiorę je z powrotem po prostu. Dalej, kochani, znalazłam taki fajny sweterek dla młodego w paski, takie bardzo fajne kolorki, naturalne. Tutaj jest i popiel, i musztardowy kolor, i brązowy, i granat, i taka zieleń bardzo fajna, i taka cegiełka. Także naprawdę bardzo takie naturalne kolorki, fajne. Myślę, że będzie ładnie w nim wyglądał. Znowu podobnie jak ten sweterek z Primarka. Ten też jest taki właśnie bardzo lekki, to jest taki bardzo cieniutki, nic grubego. I ja właśnie takie najbardziej lubię, bo one są w miarę przewiewne i nie powodują, że młody się nadmiernie poci. I to jest z tego, co tutaj czytałam, to jest 100% bawełna, także fajnie. Nic tutaj nie ma sztucznego, żadnych poliestrów ani nic takiego. I on kosztował, bo nie powiedziałam Wam, kosztował 7,99. Także jak za sweter, to też tamten z Primarka kosztował 6. No to ten kosztował 2 funty więcej. Także nie ma tragedii. I znalazłam coś, co powiem Wam, że szukałam już od dłuższego czasu. Kupiłam sobie taką bluzę do chodzenia po domu. Taką zwykłą popielatą. One były chyba w 4 kolorach. Był taki jaśniejszy popiel. Potem były czarne. Były też takie pudrowo-różowe. Że taki był ten nie taki cukierkowy róż, tylko taki, wiecie, ten taki przybrudzony róż. I jeszcze jakiś kolor? Granatowy, mówiłam? Chyba tak. Także ja wybrałam taką popielatą. I co jest w niej fajnego? Dlaczego tak mi zależało? Dlatego, że ona nie ma tego puszku pod spodem. To jest taka zwykła, chcę powiedzieć trykotowa, ale pewnie okaże się, że jest poliestrowa znowu. Co ona tutaj ma w składzie? Zaraz zobaczymy. Mm, 3% elastanu, 40% poliestru, 57% bawełny, tak? Tak? Tak. Tak. 60% ma... aha, bo tutaj jest trochę inny skład jest w ściągaczu i trochę inny skład jest tutaj w ogólnie. Także tutaj ten materiał taki podstawowy, że tak powiem, ma 60% bawełny, 40% poliestru, czyli nie najgorzej. A tutaj ściągacz jest w 57% bawełna, 40% poliestru i 3% elastanu, dlatego że jest no, rozciągliwy taki troszkę. Także ja wzięłam sobie M-kę z tego względu, że ja nie chcę, żeby ta bluza była... Ja nie chcę, żeby ta bluza była super opięta. A ja zawsze mam wrażenie, że H&M to tak jest, ma zaniżone te rozmiary, więc wzięłam sobie M-kę. Po prostu. I ona kosztowała 9,99, także naprawdę fajna cena jest taką właśnie bluzę, bo ja nie chcę tych ocieplanych z puszkiem, ja chcę właśnie coś takiego na teraz, żeby narzucić i chodzić po domu. I to tyle, jeśli chodzi o zakupy ciuchowe. Kupiłam sobie też parę butów w Deichmannie. Trochę się pospieszyłam, bo okazało się, że w mieście, w którym byłam robić zakupy, są to jakby dwa centra handlowe. W sumie dość niedaleko od siebie. Ja pracuję w tym takim starszym, a już teraz 2 lata chyba. 2 lata, dobre 2 lata. 2 lata temu wybudowali nowe centrum, tak jakby bliżej dworca kolejowego. I
nie byłam świadoma tego, że Deichmann jest w obydwu centrach handlowych. Dlatego, że tam, gdzie ja pracuję, jest dużo mniejszy, a tam w tym nowym centrum handlowym jest dużo większy. Ja oczywiście poszłam do tego mniejszego, w tym centrum handlowym, w którym ja pracuję. I szukałam takich, one się nazywają tutaj Chelsea Boots. Bo mam parę, która już się po prostu rozpadła kompletnie, naprawdę no, dziury już się po prostu porobiły pod spodem i w podeszwach, no i czas wymienić, więc szukałam takich właśnie, ja tamte mam w kolorze takim ciemno-popielatym, więc szukałam czegoś albo właśnie w takim grafitowym kolorze, albo w czarnym. Znalazłam takie w czarnym i bardzo mi zależało, bo taki sam, dosłownie taki sam styl był w takim właśnie skóropodobnym wariancie, ale nie było mojego rozmiaru, więc znalazłam takie, które są, no to taki ala nubuk jest. Nie wiem, czy to tak, ale wiecie, o co mi chodzi, taki jest. Taki meszkowaty materiał. I słuchajcie, jak już je kupiłam, zeszłam na dół do miasta, ponieważ chciałam wejść do H&M-u, a H&M jest właśnie w tym nowym centrum handlowym. I tam okazało się, że no, w Deichmannie tym większym były te właśnie skóropodobne w moim rozmiarze. No ale już za późno, bo już kupiłam te, ale to nic, bo te, które ja mam, one też były właśnie z takiego materiału, z takiego ala właśnie nubuku i służyły mi 4 lata i jakoś nie miałam z nimi specjalnie problemu. Fakt, że nie nosiłam, starałam się ich nie nosić, kiedy były duże ulewy, no bo to wiecie, wtedy wiadomo, taki nubuk się niszczy, natomiast te podobno będą wodoodporne, ponieważ pani je włożyła do takiej specjalnej maszyny i za dodatkową opłatą 3 funtów, co nie jest dużo, pokryła je jakimś takim środkiem chemicznym, który ma właśnie spowodować, że będą one wodoodporne. Czy tak będzie? Tego nie wiem, ale no miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, takie zwykłe, tak jak mówię, takie bodki do kostki, za kostkę, tak kawałek za kostkę. One są wciągane, tutaj mają gumeczki z boku. One są naprawdę strasznie wygodne, przynajmniej te, które ja miałam. Mam nadzieję, że te, no bo są praktycznie identyczne, tylko że ja miałam tutaj tył troszeczkę z innego materiału, bo takie, to była taka tutaj wstawka, jakby skóra krokodyla to tak wyglądało. A reszta właśnie była przód, był z nubuku, ale generalnie model, no identyczny. Identyczny. Także mam nadzieję, że też mi posłużą dobrych kilka lat. Kosztowało mnie 29,99 z tą opłatą dodatkową za pokrycie ich tym środkiem. Spłaciłam 32,98 bodajże. Także nie są to najtańsze buty, bo na przykład, no, dajmy na to, w Primarku mają bardzo podobne, za które zapłaciłabym około 10 funtów, więc 3 razy mniej. Ale uwierzcie mi, że te primarkowe to pewnie nawet bym nie przetrwałyby mi nawet, no nie wiem, 6 miesięcy. Także i są, moim zdaniem, ja kiedyś miałam buty z Primarka zimowe i no nie są wygodne, nie są wygodne. A te, naprawdę tamte, no, no praktycznie codziennie mam je na stopach. I tak jak mówię, teraz to już są po prostu w tak żałosnym stanie, że aż było mi wstyd je ubrać, więc cieszę się, że znalazłam te, mam nadzieję, że posłużą mi tak samo długo, jak tamte poprzednie, które no, wylądują dzisiaj w koszu. Przynajmniej myślę sobie. I to tyle, kochani, z moich całych zakupów. Wybaczcie, że ostatnio tyle tych holi zakupowych, ale no mam nadzieję, że nie macie mi za złe. I że mimo wszystko miło spędziliście ze mną swój czas. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, moi kochani, do zobaczenia następnym razem. A na ustach dzisiaj testuję tą pomadkę z Powerstay Avon dla Joasi. Joasiu, kochana, ona faktycznie nie zostawia śladów. Jak już zaschnie, oczywiście daję jej po nałożeniu na usta przez jeszcze minutkę, ona jest taka kremowa, to czuć. I jak już zastygnie, tak zastygnie, że robi się sucha, to faktycznie nie zostawia śladów. Także idealna pomadka pod maseczki, bo nie zostawię Wam śladów. To na tyle, kochani. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Buziaczki. Pa, pa.